Cywil na wojnie. Jak przygotować się do konfliktu zbrojnego, będąc w cywilem? Najpierw wam pokażę taką filozofię, dlaczego w ogóle my jako cywile musimy się interesować wojną, dlaczego się do niej szykować. W historii ludzkości, od cywilizacji sumeryjskiej aż do czasów współczesnych, było około 15 tysięcy wojen, co daje 3 wojny rocznie. Ucząc się historii, czego uczyliśmy się? Historii wojen, przywódców, bitew. Tych wojen jest mnóstwo i kiedyś było tak, że się kilkudziesięciu czy kilka tysięcy chłopów ze sobą zbierało na jakimś placu, stawali naprzeciwko siebie, słoneczko się budziło, modlili się do swojego Boga albo do tego samego, później się tłukli, a jest wiele przykładów, że po bitwach wspólnie później pili i biesiadowali. Zmieniło się to podczas I wojny światowej. Pierwsza wojna światowa była już wojną, w której jako ostatnia wojna zginęło więcej żołnierzy niż cywili. W 4,5 tysiąca lat stoczyliśmy bardzo dużo bitew. Ktoś kiedyś to policzył i zrobił taki ranking, gdzie i ile tych bitew było. Francja jest na pierwszym miejscu, Wielka Brytania druga, Stany Zjednoczone trzecie. No i nasi sąsiedzi, Rosja, Germany, znaczy Niemcy, Hiszpania i my Polacy w historii świata jesteśmy przed Rzymem, przed Cesarstwem Rzymskim. Na naszym terenie, jako w 7 miejscu na świecie stoczono najwięcej bitew na świecie. Dużo? Dużo, nie? Ktoś później wszystkie kropeczki zrobił, te bitwy, które przez te 4000 lat były odnotowane, to zobaczcie, gdzie my jesteśmy. Gdzie jest Europa, gdzie jest reszta świata. A więc to już pokazuje, dlaczego my cywile, ja mówię my, bo ja dzisiaj jestem emerytem, chociaż weteranem jednostki specjalnej GROM, dlaczego musimy szykować się do wojny i to najczęściej indywidualnie, bo system nie do końca jest tak skonstruowany, żeby w trakcie wojny dbać o nas. Jak bardzo powinniśmy się szykować do wojny, to zobaczcie, jak ktoś kiedyś zadaje pytanie, kiedy będzie następny konflikt zbrojny albo kiedy będzie wojna w Polsce. Ja dzisiaj jestem wykładowcą na Uczelni Technicznej Handlowej w Warszawie i bardzo ciekawe dyskusje miałem z moimi studentami przed lutym 2022 roku, bo to było jedno z moich pytań. Kiedy w Polsce, kiedy na naszym terenie, gdzieś w naszej bezpośrednim położeniu geopolitycznym będzie wojna? No i pytania są, odpowiedź jest różna. 5 lat, 10, 20, 25, 30, nigdy za naszego życia, bo przecież jesteśmy nauczeni doświadczeniem I wojny światowej, II, wielka tragedia, Holokaust, miliony strat cywilnych. A ja im przedstawiam ten wykład i tę prezentację, którą tutaj macie. Ostatnie takie 200 lat Polski. A więc trzeci rozbiór Polski, 1795 rok, mamy 35 lat pokoju. Ale w międzyczasie były wojny napoleońskie, coś gdzieś się działo. Ale mamy 30 lat pokoju, później mamy powstanie listopadowe. Powstanie listopadowe kończy się w 1931 roku, mamy 32 lata pokoju. Mamy powstanie styczniowe. W międzyczasie wojna ludów, mnóstwo zawirów w Europie. Mamy 50 lat pokoju do rozpoczęcia I wojny światowej, choć w międzyczasie była rewolucja październikowa i też parę innych powstań, w których Polacy brali udział. Mamy wojnę polsko-bolszewicką, która kończy się w 21 roku. Mamy 19 lat pokoju w Polsce. Cudowne 19 lat, gdzie zaczynamy oddychać wolną Polską, ale II wojna światowa w 39 roku przychodzi. W 45 roku II wojna światowa. Mamy koniec wojny w Polsce, czy nie? Dla mnie nie. Ale historycznie można było powiedzieć zakończenie II wojny światowej. 45, 36 lat pokoju mamy do wydarzeń z grudnia 81 roku i do stanu wojennego w Polsce. W 89 mamy pierwsze wolne wybory, rosyjskie wojska w 93 dopiero od nas odchodzą. Mamy dzisiaj 29 lat pokoju. Gdzie są politycy, gdzie są historycy, którzy nie przygotowują nas do tego, że w naszym położeniu geopolitycznym mamy średnio co 30 lat wojnę? Ta wojna na Ukrainie to jest nasza wojna. Ukraińcy dzisiaj walcząc na Ukrainie dają nam kolejne 25-30 lat pokoju. Nie wiem, jak ta wojna się zakończy. Mam nadzieję, że się zakończy bardzo szybko.
ale w takim jesteśmy położeniu geopolitycznym, że od setek lat, od tego ostatniego rozbioru Polski, co 30 lat w Polsce mamy wojnę. Teraz sobie sami zadajcie pytanie, jak was przygotowała do życia w dorosłym życiu nasza edukacja, nasz system, że w trakcie waszego życia będzie wojna? Co każdy z was dzisiaj potrafi dać, jak może się zachować, co wie, jak zaczyna być wojna? Szkoła, ta wczesna nauka początkowa, powinna być szkołą, która przygotowuje nas do dorosłego życia. Co nam dała ona w dorosłym życiu? Dzisiaj jesteście na tyle świadomi, że jesteście na takich targach, jakie tutaj targi Lublin przygotowały, żeby dowiedzieć się o survivalu, o wojskowości, zobaczyć z bliska, jak wygląda czołg, armata, porozmawiać z weteranami, posłuchać prelekcji. Czy tego nie powinno być w szkole podstawowej? Czy nie powinniśmy się w szkole podstawowej uczyć, jak dzieci powinny się zachować podczas bombardowania, jak zachować się podczas ewakuacji, w którą stronę się ewakuować? Następna rzecz, można nas nauczyć, jakie są sygnały ratunkowe czy ostrzegawcze. Tylko, że co one nam mówią? Jak jesteśmy wyedukowani w swoim miejscu zamieszkania? Gdzie się udać? Ktoś wie? Nie za bardzo. Wojny i konflikty na świecie. Na dzień dzisiejszy jest to 127 dużych konfliktów i wojen. To jest historia, o tym się kiedyś będą uczyć, ale to gdzieś trwa. Nas najbardziej interesuje wojna na Ukrainie, bo jest blisko, ale Palestyna, Liban, Afryka, Azja, tam wszędzie też trwają wojny. I ich te wojny bardziej interesują niż to, co dzieje się na Ukrainie, chociaż na Ukrainie ta wojna jest największym takim zagrożeniem geopolitycznym. Dlaczego cywil? Co cywil w ogóle ma do roboty? I ja uważam, że ta wojna zazwyczaj jest o cywili. Jeżeli by cofnąć się w naszej historii, to pewnie nieraz słyszeliście o braniu cywili w jasyr, prawda? Tatarzy przychodzili, Turcy, często ziemi nie zagarniali, zagarniali jasyr. Chcieli kobiety, dzieci, mężczyzn jako niewolników do roboty. To był kiedyś towar. Czy coś się zmieniło? Jeżeli jesteście graczami, a myślę, że wielu graczy jest wśród was i macie jakąś taką strzelankę historyczną albo strategiczną wojnę, to od czego zaczynacie budować swoje imperium? Od posiadania wieśniaka, który będzie kosił zboże, bo za to zboże będziecie mieli drewno, za drewno będziecie mieli złoto, za złoto rycerza, rycerz zdobędzie później sobie większy miecz i czy więcej tych robotników i wieśniaków i więcej pola, tym jest bogatsza i większa wasza armia. Ja nie jestem graczem, ale jest tak w gierkach? Jest tak. Łupimy kogoś z boku, żeby zabrać mu wieśniaków do siebie i żeby pracowali na cześć naszej wirtualnej armii. Tak te gry są zrobione. Skąd one są zrobione? Z nicości? Ktoś to wymyślił? Nie, bo tak było w historii. Czy my do tego dowiedliśmy, dotknęliśmy nasze pokolenia? Co zrobili Rosjanie w 40 roku, z 41 z Polakami? Wywozili ich na Syberię. Nie mordowano ich, tak jak Hitler, tylko wywożono ich, żeby tam zaludniać tereny. Powstanie listopadowe, powstanie styczniowe. I dzisiaj mamy wojnę na Ukrainę i co robią Rosjanie? Dalej wywożą Ukraińców i ukraińskie dzieci w głąb Rosji. Nic się nie zmieniło od setek lat. Według danych NKWD w lutym 40 roku 140 tysięcy Polaków wywieziono. Różne dane historyczne mówią, że podczas całej wojny 1,5 miliona. I o co była wojna? O ziemię? Czy o to, żeby pozyskać tych wszystkich, którzy będą pracowali kiedyś na ten dobry mir? Cywil na wojnie to jest przerażające, co wam teraz powiem, ale musicie sobie zdawać z tego sprawę, że na wojnie każda duszyczka, taka jak wasza i moja, jest potrzebna politykom i generałom do statystyk. Leningrad by upadł, gdyby Stalin ewakuował wszystką, całą ludność cywilną. Nie zrobił tego, mógł to zrobić, ale Leningrad by umarł. Stalin wszystkich zostawił, po co? Po to, żeby żołnierze i cywile chcieli walczyć, bo inaczej by Leningrad upadł. Fajnie, bohaterstwo. 876 tysięcy cywili zginęło. Ogólnie 2 miliony 800 tysięcy ludzi zginęło. Super, fajne pomniki są. Stalin mówił, że śmierć jednostki jest tragedią, a śmierć 100 tysięcy jest statystyką.
dzisiejsze czasy, zadajcie sobie pytanie, jak byśmy pomagali Ukrainie, jak świat by pomagał Ukrainie, gdyby w przeddzień ataku Rosji na Ukrainie prezydent Zełenski kazałby ewakuować całą wschodnią Ukrainę. Wszystkie kobiety, dzieci, wszystkich starców, wszystkich, zero-jedynkowo. Gdyby wszystkich ewakuował, to atak Rosji na Ukrainę i widzielibyśmy w telewizji zniszczony szpital, ale nikt by tam nie zginął. Zniszczone cerkwie, kościoły, teatry, ale nikt by tam nie zginął. Ale jeżeli widzimy kobiety wynoszące ze szpitala położniczego, jeżeli mamy tego typu obrazy, to się krew burzy w żyłach nas wszystkich i chcemy bardziej pomagać, prawda? Po to jesteśmy niestety my, cywile, potrzebni politykom podczas wojny, żeby móc pokazać ludzką tragedię, żeby inni, którzy nie są na wojnie, mogli pomagać. Można się ze mną nie zgadzać, ale taki jest obraz. To przeżyliśmy 1,5 roku temu. Każdym z nas się krew gotowała, patrząc, co tam się dzieje. Gdyby zostali ewakuowani, to by było, a budynki, to się odbuduje, sprzęt, damy radę. Po to my jesteśmy im potrzebni. Można zadać pytanie, dlaczego tego nie robią, bo może nie wiadomo, kiedy wojna wybuchnie. To jest hasło, które już wam wczoraj mówiłem, że to nie żołnierze wywołują wojnę, tylko politycy. Żołnierze walczą, ale to wy, wyborcy, jako cywile stajecie się najczęściej i giniecie na wojnie. Giniecie, bo zagłosowaliście na polityków, którzy wywołują wojnę. Ja bym tutaj jeszcze dodał do tego, głosujemy na polityków, którzy nie przygotowują nas do tego, by w trakcie wojny dbać o nasze życie. Po to płacimy podatki, ale czy naszej przestrzeni publicznej dzisiaj, w przeddzień wyborów, słyszeliście, że mówi polityk, ej, głosujcie na mnie, bo ja wybuduję, będę chciał wybudować schrony, żebyście się mogli schować? Czy jest polityk, który mówi, ej, głosujcie na mnie, bo wprowadzę reformę szkolną, żeby edukować nasze dzieci, żeby wiedziały, co będzie się działo podczas wojny, jak się schować? Nie, jest mnóstwo innych rzeczy. O tym się nie myśli, bo przecież wojny nie będzie. Cywil na wojnie, by przeżyć, niech się ewakuuje. To jest moja opinia. Mówię to do was jako cywili i jako cywil, który spędził na wojnie jako żołnierz 4 lata. Na wojnie się najpierw strzela, później pyta, kto idzie. Kiedy? Kiedy się ewakuować? To jest takie najlepsze pytanie, które może zadać i zawsze wywiad, kontrwywiad mówi, że prawdziwa informacja jest wtedy, kiedy jest z trzech oddzielnych źródeł. Kiedy się ewakuować? Jak sobie wejdziecie w media, dzisiaj to jest bardzo proste, w internecie odszukać informacje, jakie były sprzed 24 lutego 2022 roku i się zabawicie w takich analityków, to sobie można zadać pytanie, czy Putin straszył, że będzie wojna, czy nie straszył. Jeżeli mamy informację, że tydzień wcześniej ewakuowała się z Kijowa ambasada Kanady, ambasada Szwecji, ambasada Szwajcarii, ambasady się ewakuowały, ale to nie jest tylko ewakuowanie ludzi. To jest ewakuowanie wszystkich informacji, kodów, dokumentów, że jakby taka Rosja sobie weszła, to jest w stanie zobaczyć w ambasadzie Kanady na przykład, kto był współpracownikiem tajnym Kanady na terenie Ukrainy, a może i w Rosji, bo powiązane ze sobą kraje. A więc te ambasady się ewakuują z całym swoim dobytkiem. I co, one się ewakuują, bo ich państwa mają jakieś przecieki, informacje? Czy po prostu ambasador sobie tak powiedział, będę się ewakuował? Mają informacje. Nasza ambasada wtedy się nie ewakuowała, byliśmy tacy dumni, my się nie boimy. To jest odpowiedzialność polityczna, nie o banie, tylko o bezpieczeństwo ludzi, tych, którzy tam pracują. Informacje medialne, a więc pokazywanie wielkich, potężnych zagonów rosyjskich, które trenują sobie, tak sobie pod granicą ukraińską. Nigdy nie trenowały, teraz trenują. Następne informacje, które są najciekawsze z tego wszystkiego. Około 70 lotów czarterowych z Kijowa, najczęściej do Wiednia, wykonali bogaci ukraińscy oligarchowie razem ze swoimi rodzinami. Biznes polega na tym, że duży biznes ma kontakty w Moskwie, w Londynie, w Berlinie, w Warszawie, w Pradze. I jeden biznesmen mówi do drugiego, z którym się lubi i pije wódkę, słuchaj stary, weź tą swoją rodzinę i jedźcie chociaż na te 2-3 tygodnie do Wiednia. I wyjeżdża 90% bogatych Ukraińców z Ukrainy. To co, nic się nie dzieje? W
fajne notatki są, bo to wszystko czytamy, a dziennikarze piszą, a na ulicach Kijowa jest spokój. Nic się nie dzieje. Jest taka książka, która fenomenalne wrażenie na mnie zrobiła, Sierpień 39. Sierpień 39 i opisane, co się działo w Warszawie, w Krakowie, Lwowie, w Wilnie przed agresją Niemców i Rosji na Polskę. Nic się nie działo w tych miastach, nie było demonstracji. Politycy, wojsko uspokajało, nie oddamy ani pięści ziemi. Nasza armia, mamy sojusze z Wielką Brytanią, z Francją. Przecież Hitler nie jest idiotą, nie zaatakuje nas, jesteśmy potężni. Nikt nie mówi o ewakuacji, a w 39, 1 września byli zaskoczeni. A więc kiedy? Żaden polityk, żaden minister wam tego nie powie i nie powie wam, spakujcie się i jedźcie w bezpieczne miejsce z prostego powodu, bo jesteście tu potrzebni, żeby was pokazać, jak giniecie albo jak jesteście ranni. Taka jest prawda. To pokazała Ukraina. Wierzymy w wojnę? Sarajewo, 84 rok. Ja jako dziecko pamiętam tą olimpiadę, bo już była ładnie wtedy pokazywana w telewizji. Kto w Sarajewie w 84 roku myślał, że za parę lat rozpadnie się Jugosławia i będzie tam totalna wojna z obozami koncentracyjnymi? I układ Europy mamy dzisiaj inny, mamy kilka innych państw. 84 rok, piękna olimpiada. A kto z was, kto na stadionie w Doniecku w 2012 roku by powiedział, że za dwa lata ten najnowocześniejszy obiekt sportowy w Europie będzie miejscem działań zbrojnych? 2012 rok, niedawno. Wielu z nas kibicowało Mistrzostwa Europy, nasze wspólne z Ukrainą. Wierzymy w wojnę? Nie, nie wierzymy w wojnę. Nie wierzymy w wojnę, a nasi politycy nas nie ostrzegają, że ona co 30 lat jest. Inwazja na Ukrainę, stan wojenny, to jest droga na zachód z Kijowa 24 lutego rano. Dzień wcześniej nikt się z Kijowa nie ewakuował, poza wcześniejszymi wydarzeniami i politykami, którzy lecieli samolotem. Czy to jest czas na ewakuację? Czy to już jest o jeden dzień za późno? 23 lutego można było sobie wykupić bilet na samolot i jeszcze robić awanturę, że drink jest bez lodu. 24 lutego już nie. 24 lutego już żaden samolot nad Lwowem, nad Kijowem, nad innymi miastami Ukrainy już nie latał. Przestrzeń powietrzna była zamknięta. Wszyscy stali w korkach. Wszyscy stali w korkach, chcąc oddalić się jak najdalej od wojny. Dzień wcześniej? Nie. Szli do pracy, chodzili do kin, do kościołów, do cerkwi i spekulowali, że będzie wojna, nie będzie, nie. Przecież u Stalina był prezydent Francji, dogadali się, nie będzie wojny. Była wojna. Dokąd? Dokąd się ewakuować? To jest następne fajne, takie ciekawe pytanie. I ta mapka, którą wam wcześniej pokazałem z ilością bitew na świecie, pokazuje położenie geopolityczne różnego rodzaju krajów, jego historię. A więc jak popatrzymy, jak to wyglądało w Europie, no to już sam nasz zmysł może podpowiedzieć, gdzie jest bezpiecznie. Australia, tam prawie żadnych bitew nigdy nie było. Wytłukli trochę aborygenów, albo nawet nie mieli z kim za bardzo walczyć. Ameryka Południowa, Ameryka Północna. To są kraje geopolitycznie położone tak, że jest tam bardzo bezpiecznie. Można zadać pytanie, że Stany Zjednoczone są najbardziej takie bezpiecznie, bo potęga, ale też nie do końca. Ameryka ostatnią dużą wojnę miała wojnę secesyjną. Dzisiaj jest podzielona między demokratów a republikanów. I jak tak patrząc analitycznie, co grozi Stanom Zjednoczonym Ameryki Północnej, to nie wojna z Chinami, wojna z Rosją, tylko wojna domowa, bo to u nich było. Historycznie, tak jak u nas, z której strony grozi nam konflikt zbrojny, wojna, popatrzmy historycznie. Czy coś się zmieniło? Nic się nie zmieniło. To pokazał luty 2022 roku. Kto z nas wierzył, że będzie tak totalna wojna, jak wojna podczas II wojny światowej, z deportacjami, z paleniem szpitali i zwaleniem do wszystkich, kto się ruszają? Nikt z nas to nie wierzył. A więc dokąd? Sami sobie musimy to odpowiedzieć i na mapie swojego życia pokazać sobie takie miejsce, które będzie dla nas bezpieczne. Bo jak zostaniemy cywilami, to będziemy statystyką. Czym? A jest bardzo fajne pytanie, bo tak jak wam powiedziałem, taką hierarchię, a więc samolotem najsuper, bardzo fajnie, tylko do momentu, kiedy one jeszcze latają. Pociągiem?
Bezpiecznie? Co bombardowali Rosjanie? Stacje kolejowe, mosty, przepusty, bo pociągi nie wożą tylko uchodźców, ale pociągi to jest super system logistyczny, który na pierwszą linię frontu albo na zaplecze dowozi amunicję, dowozi kolejne jednostki wojskowe, czyli pociąg może nam odpaść. Samochodem? Chwilę wcześniej pokazałem wam slajd z Kijowa z 24 lutego. Wszyscy stoją w korkach. 39 rok w Polsce, wszystkie drogi zablokowane. Nie można się ewakuować, bo wojsko ma priorytet, a więc pierwszy przejeżdża, no a kolumny ludzi stoją i czekają. Motocykl, rower? Super. Ja bym tego użył, gdybym się miał ewakuować, tylko że my mieszkamy w strefie klimatycznej umiarkowanej i dzisiaj jest ładna pogoda i pojadę, ale w lutym czy na motocyklu albo na rowerze bym pojechał? Jakby był śnieg po kolana, nie za bardzo. 90% Ukraińców, ostatnie 30-35 kilometrów ewakuacji na granicę polską, słowacką czy rumuńską pokonało piechotą. Teraz sobie popatrzcie na swoją kondycję, na swoich bliskich, na dzieci, na starszych rodziców, na dziadków. Dojeżdżacie do granicy i macie 35 kilometrów, trzeba wyjść z samochodu, zostawić go, wziąć walizki, poduszki, pierzyny, bagaże i udać się w pieszą podróż do granicy, tam gdzie jest bezpiecznie. To się wydarzyło na naszej granicy polsko-ukraińskiej. To są statystyki. Jedni szli 50 kilometrów, inni szli 15. Ale 90% wszystkich osób, uchodźców, przeszło ostatnie kilometry na własnych nogach. Z czym się ewakuować? Ja w 2014 roku po agresji tych zielonych ludzików na Krym, na Donbas, popełniłem taki ekstremalny poradnik treningowy, ekstremalny poradnik przetrwania, ale nikt go za bardzo nie chciał wydać, bo wydawca mi mówi, że ale panie Nawal, pan tutaj defetyzm sieje, możemy przestraszyć za bardzo wszystkich. W 2022 roku już wszyscy chcieli go wydać, już nie było defetyzmu. Już z powrotem wojna zapukała bardzo blisko nas. Z czym się ewakuować? W tym poradniku jest to opisane bardzo szczegółowo, bo musimy się ewakuować z czymś, co pozwoli nam przetrwać 72 godziny co najmniej, co pozwoli nam poruszać się tacy, jacy jesteśmy. Nie ciągniemy ze sobą sreber rodowych, pierzyn, poduszek, tylko to, co nam jest potrzebne do przeżycia, do przetrwania. Jesteście w idealnym miejscu, bo tu jest wielu ekspertów survivalu, co pomoże wam to skompletować i pokazać, jak się zachowywać w terenie, żeby przetrwać, żeby w ciepły dzień w lipcu u nas w nocy można zmarznąć. Naprawdę mocno. A więc poduszka i pierzyna ze sobą, czy może mały śpiwór albo kurtka puchowa. Chociaż jest lato, ale zawsze warto ją mieć. A więc zapraszam do tego poradnika. Tu mam tylko godzinę, ograniczony czas, żeby z wami rozmawiać, a więc nie rozbijam tego na szczegóły. Dzisiejszy przemysł technologiczny, cywilny pozwala nam naprawdę dobrze zaopatrzyć się, nawet niedrogo, żeby móc przez 72 godziny przetrwać. Nie tylko my, ale też nasze dzieci. Każdy jeden z nas. Z tego poradnika wrzuciłem tu taką podpowiedź, o której nie myślimy podczas ewakuacji, a to się działo na Ukrainie bardzo często, że ci, którzy się ewakuują, na swojej drodze spotykają patrole. Tych patroli jest bardzo dużo. Są to posterunki stałe, doraźne, czy patrole piesze. I teraz sobie zobaczcie, jakie mamy my doświadczenie ze spotykaniem się z funkcjonariuszami w miejscu, w którym musimy się wylegitymować, w miejscu, które mogą nas sprawdzić. To jest dzisiaj tylko lotnisko. To jest lotnisko i robimy bezwładnie to, że musimy pokazać swój dowód tożsamości, że musimy praktycznie się obnażyć, że nie możemy mieć przy sobie narzędzi ostrych i niebezpiecznych. To jest jedyne nasze doświadczenie. Ale to doświadczenie jest takie, że wiemy, kto jest po drugiej stronie, że wiemy, że to są funkcjonariusze państwowi. A teraz idąc sobie przez las, spotykamy patrol, który jest ubrany w polski mundur i mówi po polsku. Dzisiaj spotykając policjanta, możemy powiedzieć, panie policjancie, proszę nam się wylegitymować. A powiedzcie mi, przedzierając się przez las, spotykając patrol,
ubrany w jakiś mundur mówiący po polsku, na 100% jesteśmy pewni, że to są Polacy? Na Ukrainie ilość patroli sabotażystów, która przebierała się w mundury drugiej strony, była bardzo duża. Była bardzo duża. Ilość przekazów, gdzie Rosjanie podawali się za Ukraińców, przepytywali cywilów i później ich rozstrzeliwali, jest spora. 2022 rok. A więc idąc sobie jako uchodźca, stając naprzeciwko patrolowi, wcale nie jestem pewny, że to są nasi. Spotykamy drugą stronę. Sorry. Jak się zachować w stosunku do drugiej strony, która mówi, ej, a może jesteś kolaborantem, a może powiesz drugiej stronie, że nas spotkałeś. Filmy wojenne to są brane z rzeczywistości, z tego, co się działo. A więc nasza umiejętność zachowania się na takim posterunku, umiejętność powiedzenia, co się dzieje. I to jest na przykład szkoła podstawowa albo nasze liceum czy szkoły zawodowe, które powinny nas uczyć, jak zachować się na posterunku, gdy do niego przychodzimy. To wam powiem na przykład taką naukę z działań zbrojnych z Iraku, z Afganistanu. Gdziekolwiek przyjechałem, to pierwszą informacją było, jak zachowywać się na posterunkach. Na przykład na posterunku, kiedy dojeżdża się samochodem. Wszędzie były zdjęcia, że kierowca ma obowiązek zgasić światła, żeby nie razić tych na posterunku, żeby widzieli, co się dzieje. Z drugiej strony były bardzo mocne strumienie światła, że się praktycznie nie widziało, w co się jedzie. No bo ci na posterunku muszą wiedzieć, kto do nich podjeżdża. I pytanie, na takim posterunku jest bezpiecznie czy niebezpiecznie? Na takim uzbrojonym posterunku. Wydawałoby nam się, że jest bezpiecznie, ale to są bardzo niebezpieczne miejsca, bo przeciwnik będzie takie posterunki atakować. I będąc na takim posterunku, to jest nasza rola, żeby jak najszybciej go opuścić, bo nam się wydaje, że jest bezpiecznie, a ilość posterunków w Iraku i w Afganistanie, które były atakowane przez tamtejsze siły, była bardzo duża. Posterunki nie były miejscami bezpiecznymi. Takie proste porady, na co zwracają wyszkoleni żołnierze, funkcjonariusze. Miejmy zawsze widoczne dłonie. To dłonie są niebezpieczne. Popatrzą na twarz, ale patrzą zawsze na dłonie. Wykonujmy polecenia bez nerwowych ruchów. Nie wpatrujmy się w sprzęt, uzbrojenia, budowę posterunku. Bo zaraz ktoś z boku wypatrzy, ej, dlaczego się przyglądasz, jaką mam broń? Dlaczego się przyglądasz, jak wygląda nasz posterunek i widzę, że sobie w głowie liczysz, ilu nas jest. Rozmawiać tylko z osobą, która zadaje pytania. Odpowiedzi nasze nie mogą być jednoznaczne, żebyśmy się mogli z nich wycofać, bo może nie taką odpowiedź chcieli usłyszeć. Miejmy gotowe odpowiedzi na nasze pytania. To znowu ja się odwołam do filmów, że idziemy sobie, spotykamy jakieś dziecko i bierzemy je ze sobą, bo chcemy je uratować. Na posterunku mówimy, kto to jest? No, moje dziecko. A dziecku zadajemy pytanie, a jak ma tatuś na imię? O-o. I dziecko nie wie, to już mnie oszukałeś przy takiej prostej sprawie, to może mnie oszukałeś przy wszystkich innych. Jeżeli ktoś na posterunku przepytujący złapie nas na jakimś kłamstwie, nawet na najmniejszym kłamstewce, to będzie już drążył w nas cały czas. Bo jak na czymś drobnym go oszukaliśmy, to i całość może być fałszywa. Kontrolujący będą mogli poddać się badaniu biometrycznemu. To już jest dzisiaj coś naturalnego. Na każdym lotnisku robimy odcisk palca, soczewki, oka. Dokumenty często nie są już potrzebne, bo tylko twarz skanują. Wszelkie protesty i próby zastraszania tylko pogorszą naszą sytuację. Z naszego życia znamy jeszcze nieraz, że się odstrzekuje ktoś policjantowi, bo kogoś gdzieś tam zna. Odstrzekajmy się komuś w lesie, że nas nie tak przesłuchuje, albo przepytuje, albo sprawdza, co mamy. Pozostanie w miejscu zamieszkania konsekwencje. Oczywiście to, co mówię, może być kontrowersyjne, bo nie chcę zostawić swojego domu. Moi rodzice są starsi, nie zostawię ich. Pies, kot, rybki, ja się tu urodziłem, ja tu zostanę. Okej, wszystko bardzo fajnie, gratuluję bohaterstwa, ale popatrzcie na drugą stronę. Chociaż jestem weteranem, ja bym został i ja bym walczył,
ale chciałbym, żeby moja rodzina była bezpieczna. O ile lepiej walczy się i jest tutaj, jak wiesz, że łącznie z twoim psem są gdzieś oni wszyscy w bezpiecznym miejscu. Na to pozwolili, to zrobili Ukraińcy, że rodziny tych żołnierzy wyjechały do wszystkich ościennych państw, żeby oni mogli w głowie mieć myśl, że się nie martwię, czy w mieście, w którym mieszkała moja rodzina, jak spadła bomba, czy to są moi, tylko są bezpieczni. W Polsce, w Słowacji, w Czechach, w Niemczech. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, dać spokój bezpieczeństwa takiego wewnętrznego żołnierzom, którzy walczą. No i trzeba sobie wziąć do głowy, co nas tutaj czeka. Bo zostaliśmy i zobaczcie ci wszyscy, co zostali po stronie tej wschodniej Ukrainy, co się z nimi dzieje, jak obsługują się z nimi Rosjanie. To słowo obsługuje się można uznać za obsługiwanie czegoś materialnego, ale jak traktują? Za Putinem został wysłany list gończy, nie za to, że morduje Ukraińców, tylko za to, że wziął się za deportację dzieci, za deportację cywili. Oni ich wywożą, tak jak nas wywozili w 40 roku, w 41. Coś się zmieniło? Nie. 80 lat później. Mamy doświadczenia historyczne i nigdy wojny nie będzie. Na Ukrainie to się dzieje. To musimy sobie wziąć do głowy, że jeżeli zostaniemy tutaj i przyjdzie przeciwnik, to się nie będzie liczył z żadnymi prawami humanitarnymi. Wczoraj, jak ktoś był na mojej prelekcji, to widział i zadałem takie pytanie, czy słyszeliście, żeby jakakolwiek konwencja, która była podpisana, została przestrzegana na Ukrainie? Czy na wszystkim jest krzyżyk? Kto nie strzela do pojazdów, które mają czerwone krzyże, są humanitarne? Rusy tłuką do nich, kiedy tylko można. Ale to spec nas uczył, że jeżeli chcesz wygrać z przeciwnikiem, to przebierz się w lekarza i wsiądź do karetki. To Sołżenicyn pisał. Więc Rosjanie myślą tak samo o drugiej stronie. Więc pakują się w karetkę i tak walczą. Więc uważają, że druga strona robi dokładnie to samo. Więc nie przestrzegają żadnych praw podpisanych humanitarnie. Dlaczego? Dlatego, że Rosjanie po II wojnie światowej nie zostali rozliczeni. Wrócili ich dzisiejsi dziadkowie spod Berlina, mordowali, grabili, gwałcili i wrócili jako bohaterowie. Niemcy zostali rozliczeni. Rosjanie nie. Kto rozlicza zwycięzcę? Nikt. Dlatego są tak zadufani w sobie, pewni zwycięstwa, że sobie pozwalają na wszystko, nie przestrzegając nikogo. Zabezpieczenie mieszkania. To też wielu ekspertów, łącznie ze mną, w pierwszych dniach pokazywało, jak zabezpieczyć okna, jak chować się, jak przeciwdziałać, jak się zabezpieczyć. Wszystko fajnie. Tylko że jak taka nowoczesna bomba pieprznie dzisiaj w nasz dom, to jakbyśmy sobie tej szyby nie zakleili, to nas nie ma. Znowu statystyka. W 100-tysięcznym mieście tylko 500 zabitych. Tylko 500? A może to ktoś z moich bliskich? A może to ja? Już mnie nie ma, już się nie mam czym przejmować. Tylko 500. To spada, to tam się dzieje. Takiego miasta jak Bachmut już na przykład nie ma. A więc wszelkie zabezpieczenia i te wszystkie doraźne rzeczy są bardzo fajne, żeby budować nasze morale, ale przy zderzeniu się z nowoczesną wojną one nie mają żadnego znaczenia. Atak lotniczy na teatr w Mariupolu, zbrodnia wojenna dokonana 16 marca 2022 roku. W wyniku bezpośredniego trafienia przez bombę lotniczą w budynek teatru zginęło 300 osób, które szukały w nim schronienia. Taki komunikat. To się wydarzyło. Czy my się w Polsce uczymy czegoś, czy nie? Niestety kiwacie mi głową, że nie. I niestety macie rację. 2 tygodnie temu w Polsce w schronach jest ponad 300 tysięcy miejsc. W miejscu ukrycia może schować się 1,1 miliona osób. Zakładam, że to są profesjonalne schrony. W miejscach doraźnego schronienia jest blisko 47 milionów miejsc dla osób, powiedział komendant główny Państwowej Straży Pożarnej generał brygadier Andrzej Bartkowiak. Szaleństwo. Dla mnie szaleństwo i skazanie. Nie ma nas 47 milionów, ale 47 milionów osób na coś takiego. Jeżeli te
bo tam było 600 osób. Jeżeli te 600 osób nie schowałoby się w piwnicy, która nie jest przystosowana do tego, żeby być schronem, to zginęłoby 10, 15 osób, statystyka oczywiście, duża tragedia, ale nie zginęłoby 300 osób. W Powstaniu Warszawskim najwięcej cywili ginęło w budynkach, w piwnicach zasypanych po bombardowaniu niemieckim. Nikt nie był w stanie ich odgrzebać. I dzisiaj ktoś każe nam wejść do piwnicy w naszych budynkach i tam siedzieć? Gdy nie są to profesjonalne schrony, nie mają w środku systemów wentylacji, nie mają w środku sprzętu wyłomowego, że może pół miasta jest zbombardowanego, a my w piwnicy mamy piłę wyłomową jakąś, młoty, chuligany i inny sprzęt wyłomowy i sami od środka będziemy się w stanie wydostać. Że mamy tam zapas jedzenia, wody, że mamy może łączność, żeby móc przez radiostację poinformować kogoś, że na tej ulicy, pod tym adresem, w piwnicy jest zasypanych 150 osób. Mamy wejść do piwnicy? Bo tam jest bezpiecznie? Nie, tam nie jest bezpiecznie. Od 1989 roku w Polsce nie wybudowano ani jednego profesjonalnego schronu. Słyszeliście przed wyborami, żeby ktoś mówił, że będziemy budować schrony? Ja w Warszawie miałem tylko jeden wywiad po 2014 roku w jakiejś stołecznej gazecie i zarzuciłem ówczesnemu prezydentowi miasta, że nie dba o ludność cywilną, bo Warszawa to było takie miasto, które zostało praktycznie zniszczone podczas Powstania Warszawskiego. Jest taka wielka Aleja Jerozolimska i żeby przez jednej strony Alei Jerozolimskiej na drugą stronę ludność cywilna wkopywała się w ziemię, robiąc rów, barykadę i przechodzili. Dzisiaj w Warszawie nie robi się przejść podziemnych, tylko się robi kładki nad drogami. No to zaraz. Będzie wojna czy nie będzie wojna? Jak politycy mówią, że trzeba się w czasie pokoju szykować na wojnę. To budujemy kładki nad drogami, a nie kładki pod drogą, że w trakcie wojny w mieście ludność cywilna z jednej strony dzielnicy będzie mogła pod ziemią bezpiecznie przejść na drugą stronę? Albo od razu w takiej kładce podziemnej zrobić profesjonalny schron ze sprzętem, który pozwoli przeżyć, przetrwać? Nie, my robimy kładki nad drogami, żeby było taniej. A więc jeżeli dzisiaj widzę, że szef Straży Pożarnej, który przejął obowiązki dowódcy obrony cywilnej, mówi, że jest w Polsce fantastycznie, bo mamy 47 milionów miejsc, to ja mu zadam pytanie, okej, jest ostrzał Lublina, ja idę główną drogą, zejdźcie, moi drodzy, wracając do domu, do pierwszego domu, który jest z boku i spróbujcie wejść do piwnicy. Będzie otwarta? Nie, będzie zamknięta. A jak się tam dostać? Na to odpowiedzi na pewno nie uzyskam pytania. Ale taka jest polityka, to co wam powiedziałem na początku, może kręciliście głowami, że jesteśmy potrzebni na wojnie, my jako cywile, jako statystyka. Bo wtedy inni będą nam pomagali, bo my sobie giniemy. Dlatego ewakuować się. Zabezpieczenie środków do przeżycia. Podstawa to jest energia. Podstawa to jest energia. W naszym dzisiejszym czasie cały czas słyszymy o tej energii, o tej energii, o tej energii. I o co chodzi z tą energią? W Lublinie jest parę wysokich bloków, prawda? Jeżeli nie ma energii, i to akurat Ukraina się z tym mocno zderzyła, to ktoś, kto mieszka na 10 piętrze, to nie, że tylko nie ma prądu i windą nie dojedzie tam do góry, tylko będzie musiał zasuwać po schodach, ale jak nie ma prądu, nie ma energii, to nie będzie miał też wody. Okej, weźmie sobie karnisterek taki albo 2 5-litrowe i sobie zaniesie, ale może ma rybki. Co z tymi rybkami? Pies się napije? Nie? A jak długo będziemy spłukiwać swoje nieczystości? Przez 2 dni, a przez tydzień? Bez tydzień energii w takim bloku na 10 piętrze, to wiecie, co zrobicie? To, co zrobili w Jugosławii w Sarajewie. Sarajewo było dosyć długo otoczone, i wszyscy mieszkali maksymalnie do 4 piętra. Powyżej nikt nie mieszkał. Zrobiły się po prostu komuny i żyli wszyscy do 4 piętra. Powyżej było już za daleko, żeby wnieść wodę. Energia to też ciepło. Mamy 4 pory roku, dzisiaj jest fajnie ciepło, ale drzewa dookoła, które mamy, Sarajewo było miastem bez drzew, bo nie tylko po to, żeby się ogrzać, ale też ugotować posiłki. To jeżeli mamy 10-piętrowca i w każdym mieszkaniu będziemy palić drewnem z tego parku, które jest pod nami, a będziemy palić tylko do 4 piętra i rodziny się ze sobą zbiorą, na więcej drewna starczy? Na więcej drewna starczy. Żywność.
To powinno się nigdy nie wydarzyć już. Powstanie warszawskie, głodująca Warszawa, Mariupol przeżywali dokładnie to samo, co w Powstaniu Warszawskim, tylko że 80 lat później. Dzisiejsze sklepy, markety są super zaopatrzone, ale popatrzcie sobie takie prawie, nie wiem, 300-tysięczny Lublin bez dostaw żywności z zewnątrz. Na ile starczy? To jest znowu fantastyczne miejsce, bo macie tutaj paru krejzoli, którzy lubią survival i zaopatrzają się sami i oni przetrwają. A jak się ma tylko kanapkę i to, co w lodówce, nie więcej, bo przestaliśmy używać słowa komórka. Komórka to były kiedyś zapasy, dzisiaj komórka to jest to. Kto na dzisiaj myśli o zapasach? Takich długich. Po pandemii może troszkę bardziej, nie? Zaczęliśmy o to dbać, ale już na słoiki się inaczej patrzy. Woda, higiena, leki, no i schronienie, to co wam powiedziałam wcześniej. Profesjonalny schron to jest miejsce, w którym możemy się schować. Jeżeli ktoś wam mówi o piwnicach, o garażach podziemnych, super fajnie, tylko wchodząc do takiego podziemnego garaża, zobaczcie, czy ma może dwa wejścia. Bo może na jedną stronę budynek się przewróci, to wyjdziemy drugą stroną. A jeżeli ma tylko jedno wejście i jedno okienko, jak zostanie to przysypane, życzę powodzenia. Energia, żywność. Dzisiaj fajnie jemy, można być wegetarianinem, można patrzeć na datę przydatności do spożycia i w ogóle wybierać ze smakiem. Mój dziadek partyzant zawsze mi powtarzał, Paweł, najlepszą przyprawą do każdego posiłku jest głód. I taka jest prawda. Jak jesteśmy głodni, to wszystko nam smakuje. Leki, higiena. No jak jesteśmy zdrowi, to jest fajnie, ale jeżeli jesteśmy chorzy na choroby przewlekłe, to już jest mniej fajnie, a jeżeli będziemy ranni, to w pierwszej kolejności ranni i obsługiwani są ci, co z pola walki są, później następni. Bezpieczeństwo osobowe. Tutaj to pierwsze zdjęcie to jest z Ukrainy, cywilny samochód gdzieś wywalony w bramie i to też wojna pokazuje, jaka jest potężna. Kiedyś można było się troszeczkę pooszukiwać i popatrzeć, że ten pocisk jest za słaby, że może ktoś nie trafi. Dzisiaj te potężne bomby, jak spadają, to wszystko leci w powietrze. To nie ma, że się uda albo nie uda. Pozostanie w strefie działań zbrojnych z zamiarem podjęcia walki. Bardzo fajnie, super, tylko że nie znam żadnego sportowca, który jedzie na Igrzyska Olimpijskie i dopiero na Igrzyskach Olimpijskich zaczyna przygotowywać się do swojej dyscypliny sportowej. Znacie takiego? Nie. Nie znam nikogo, kto zaczyna wchodzić w swój zawód i robić go profesjonalnie bez przyuczenia się. Chcecie, żeby wam ktoś wymurował ścianę, kto nigdy jej nie murował? Po kolei każdy jeden zawód musi mieć przeszkolenie wstępne. Jeżeli popatrzymy na żołnierzy, na tych wszystkich, którzy mają walczyć, to dobrze, żeby mieli te umiejętności w przeddniu wojny. I tak samo cywil. Jeżeli masz duszę do tego, że myślisz sobie, okej, jak przyjdzie wojna, to ja tu zostanę i będę walczyć, to naucz się paru rzeczy, że jak przyjdzie ta wojna, żebyś mógł to robić, a nie żeby ci się wydawało i żebyś przeżył, a żebyś nie ginął. Moja filozofia żołnierza jednostki specjalnej jest taka, że szkolimy się tak, by zwyciężać i przeżyć, a nie po to, by ginąć. Na Powązkach mamy już mnóstwo bohaterów i ich wystarczy. Strategia to takie słowo klucz. Wyposażenie, czym nowocześniejsze. Dzisiaj spotykam tu chłopaków, którzy rekonstruują jakieś jednostki specjalne albo bawią się w airsoft. Oni mają sprzęt, o którym ja marzyłem w Iraku i w Afganistanie. Nie miałem czegoś takiego. Ale druga strona jest. Żołnierze i policjanci w zawodowych jednostkach przysyłają mi zdjęcia hełmów i sprzętu, który dostają dzisiaj. To jest zdjęcie przysłane policjanta z Elbląga z lutego tego roku. A my się z nim śmiejemy z Rosjan, którzy idą w blaszanych hełmach i karabinach. Tutaj mamy super fajny, nowoczesny sprzęt, no ale pogadałem z chłopakami, ten sprzęt jest fajny tutaj, a ich wyposażenie indywidualne. Jak walczyć? Chcąc walczyć na poziomie podstawowym musimy, i to już w przeddzień wojny, znać i umieć obsługiwać broń palną.
Obojętnie jaką. Jesteśmy obyci z tą bronią palną, to jeżeli ktoś nam da inny karabinek, inny pistolet, a znamy zasady bezpiecznego posługiwania się, manual, wiemy do czego magazynek, że amunicja jest różnego rodzaju do różnych pistoletów i karabinów różnych kaliber, to już mamy pewną wiedzę. Strzelać w stopniu podstawowym z karabinu i pistoletu. Podstawowa rzecz to jest taka, żeby być bezpiecznym dla siebie i dla tych wszystkich, którzy są z nami. Potrafić korzystać z różnego rodzaju sprzętu wojskowego. Często sprzęt wojskowy jest pokrewny sprzętu cywilnemu. No jeżeli samochód, ciężarówka wojskowa się popsuje, jak ktoś był kierowcą tira, poradzi sobie? Poradzi sobie. I tak jest w wielu rzeczach. Znać podstawy taktyki i mieć je przetrenowane z pozostałymi członkami oddziału. I to jest bardzo ważne. A więc poziom, w jakim potrafimy się porozumiewać. Jeżeli jest jakaś ekipa airsoftu, która bawi się w strzelectwo, bawi się w taktykę, to przełożyć to na rynek wojskowy dużo prościej im jest ze sobą współdziałać, bo mają to przerobione bawiąc się. To jest te pospolite ruszenie, które jest na Ukrainie. Okej, takie huzia na juzia, wszyscy jedziemy, będziemy walczyć. Ale jaki poziom jest poszczególnych ludzi? Co oni potrafią? Jaką mają zależność? Wejść do okopu i sobie zginąć? Wczoraj wam pokazywałem, jakie to jest dzisiaj proste. Znać się na łączności wojskowej, umieć obsługiwać radiostacje. Podstawowa taka rzecz, wojskowa łączność, żeby wiedzieć, gdzie atakować kogo albo kiedy się wycofać. Musimy mieć informacje. Przeszkolenie taktyczne z pierwszej pomocy. Podstawa dla każdego jednego. Bo może mamy świetnego paramedyka, ale jak ten paramedyk zostanie ranny, to ktoś temu paramedykowi musi umieć udzielić pierwszej pomocy. Jak walczyć? By skutecznie walczyć, bo podczas wojny może nie być drugiej szansy, musimy mieć zapewnione stałe dostawy broni, amunicji, żywności, paliwa. Ostatnie wieści z Rosji, z Ukrainy, szef grupy Wagnera, czego nie ma? Amunicji i dostaw. Oświadczenia w telewizji, w mediach w stosunku do ministra obrony narodowej Rosji, że się wycofają, bo nie mają amunicji. Jaki byśmy nie byli wielcy, wspaniali i cudowni, jak nie mamy zapewnionej łączności, dostaw, logistyki, to sobie długo nie powalczymy. Ubranie na siebie sprzętu taktycznego, magazynków, super, fajnie, ale walcząc w kontakcie, to takie 10 magazynków to jest moment. Pomoc medyczna i drogi ewakuacyjne. Jesteśmy, można powiedzieć, edukowalni już, oczytani. Idąc do boju, chcemy wiedzieć, że ktoś nas stamtąd wyciągnie. Będziemy mieli zabezpieczenie medyczne, że ktoś się z nami zajmie po prostu. Wczorajszy jeden film, którym Rosjanie sobie odstrzelił głowę, pokazał, że on ma wiedzę, że nikt po niego nie przyjdzie i sobie tam umrze. Chcemy walczyć, żeby wygrać, żeby zwyciężyć. Gwarantowane wsparcie, a nawet zluzowanie i czas na odpoczynek. To jest coś, z czym zetknąłem się, będąc w Iraku. Co było nie do pomyślenia dla nas, dla Polaków wtedy tam. Działając dosyć mocno w Bagdadzie, w innych miejscach, po 2 miesiącach przyszła informacja, byliśmy z task force'em, task grupą w amerykańskim task force'ie, że jedziemy na 2 tygodnie do Kuwejtu odpocząć. Bo tak ciężko pracowaliśmy, byliśmy niewyspani, że zagrażało już nam to naszemu bezpieczeństwu. Macie jechać odpocząć. Twardziele, komandosi. Nieprawda, każdy z nas jest człowiekiem i potrzebuje być zluzowanym. Całe szczęście wiem, że dzisiaj to robią też Ukraińcy. Głowa musi odpocząć, nie da się być cały czas w stanie stresu i zagrożenia. Stała łączność z dowództwem, bo to tam sztab ludzi planuje i śledzi poczynania własne i przeciwnika. A więc cała ta strategia jest oparta o źródła dowodzenia. Oni nami decydują. Oni kierują całymi podczynianiami. My jako zespół, jako jednostka jesteśmy na dole. Czasami nam się coś nie podoba, ale nie znamy całości uderzeń. Ja myślę, że dzisiaj tam na Ukrainie jest wielu chłopaków i dziewczyn, którzy chętnie by poszli już z ofensywą, bo nawet fajnie im idzie. Tylko nie wiemy, czy przeciwnik nas nie wciąga. A może nie wiemy o tym, że jak pojedziemy 100 kilometrów dalej, to nam już nikt nie doniesie paliwa, sprzętu, łączność będzie nieskoordynowana. A więc cała struktura prowadzenia wojny to nie jest film i wycinek jednej bitwy. Front na Ukrainie to jest 1400 kilometrów.
Bardzo dużo. Czym walczyć? No to dzisiaj, to też z wczorajszych mojego wykładu, a więc zaawansowanie technologiczne. Ten żołnierz taki szeregowy czy podstawowy żołnierz na samym dole dzisiaj za bardzo dużo nie znaczy. Może znaczyć więcej ten, który potrafi obsługiwać drona. Przewaga technologiczna jednej ze stron potrafi wytrzymać napór drugiego co do największych armii świata. To robi dzisiaj Ukraina. Przewaga technologiczna jest słowem klucz. A więc uczmy się tych podstaw wszystkich, ale też dbajmy o to, żeby naszą armię, nasze społeczeństwo rozwijać technologicznie. Każdy z was, jak ma własny biznes, jest mechanikiem, ślusarzem, tynkarzem, niech zobaczy, jaki duży jest skok technologiczny w narzędziach. Jak prościej nam jest robić coś fajnego na komputerze, który ma super szybkie oprogramowanie. Jak będąc, nie wiem, mechanikiem samochodowym, już nie stary klucz, tylko jest nowe narzędzie, które ułatwia nam pracę. I tak samo jest w wojsku. Z kim do boju? To jest bardzo ważna rzecz, to co wam powiedziałem, a więc żeby te grupy, które walczyły ze sobą, gdzie jesteśmy z jakąś grupą z cywili, były ze sobą i znały się. Hetman Czarnecki mówił, rzecz wiadoma, że wojna ludzi nie rodzi. Zgadzacie się? Zgadzacie się, wojna ludzi nie rodzi. Na wojnie się ginie, na wojnie się jest, można zostać kaleką. Trzeba o tym pamiętać, idąc do boju, że te parady zwycięstwa, to często nie ma ich na tych paradach tych, którzy walczyli, bo mają gdzieś maszerowanie przed wszystkimi politykami, a więc tymi, co tą wojnę rozpoczęli i chcą iść do domu, a paradują ci wszyscy następni. Hasło, które od zawsze jest i które wam na początku powiedziałam z tym sportowcem jadącym na igrzyskach, im więcej potu na ćwiczeniach, tym mniej krwi w boju. Taka jest prawda. Jak się szkolimy, jesteśmy w tym, interesujemy się tym, to jesteśmy dużo bardziej przygotowani do tego wszystkiego, co może nas spotkać. W niewoli, czyli na łasce okupanta. Na wojnie okupant rzadko pamięta o prawie humanitarnym. Ukraińscy wojskowi po wyjściu z rosyjskiej niewoli opowiadali, że byli rażeni prądem, bici do nieprzytomności, torturowani, podduszani, a kobiety gwałcone. 2022-2023 rok. To się dzieje. Obecnie. Są obcinane głowy, a patrzyliśmy na ISAF, że są niecywilizowani i mordują się w Iraku, w Afganistanie i w Syrii. Za naszą wschodnią granicą to się dzieje. I często robią to cywilom, tym, którzy zostali, żeby walczyć o własny kraj. Najeźdźcy. To jest Aleppo, a więc jedno z większych miast w Syrii, które można by powiedzieć, że zdjęcie koloryzowane Warszawy. Da się tam żyć i mieszkać, drodzy cywile? Nie da się mieszkać. Tak się właśnie kojarzy wojna, że będąc cywilem, zostając tutaj, nie ewakuując się, ma się obraz czegoś takiego. Co jeszcze trzeba do tego dorzucić? Permanentny strach i niepewność jutra. Ja chcę powiedzieć, że bardzo lubiałem rozmowy z powstańcami warszawskimi. Byli wtedy młodymi ludźmi, łącznie z Kamą, która brała udział na zamach na Kuczerę. I oni mówią, że 4 lata gehenny w mieście, gdzie wychodziłeś codziennie i nie wiedziałeś, czy nie będziesz brał udział w łapance i czy nie wywiozą na roboty, albo nie wywiozą cię do Oświęcimia. Permanentny strach, bo nie wiesz, kto jest kto w cywilkach, ale mnóstwo osób, Niemców, którzy przebierali się za Polaków, znali język polski, żeby szukać, żeby szperać, żeby wyłapywać tych, którzy są po drugiej stronie. Ilość kotłów, wpadek Armii Krajowej w Warszawie, mnóstwo. I w tym oni wszystkim żyli. Będąc po stronie okupanta, z tym dzisiaj się zmagają ukraińskie rodziny. Nie wiedzą, czy ich dzieci nie zostaną wywiezione. Albo słyszymy, że kolejne kolumny kilkudziesięciu tysięcy osób zostały wywiezione do Rosji. Nie chciałem was przestraszyć, chciałem tylko powiedzieć wam w takich prostych słowach, jak my cywile jesteśmy postrzegani dla polityków, jak jesteśmy postrzegani podczas wojny. Często jako po prostu materiał. I to jest odsetek lat. Kiedyś brano Jasyr i wywożono nas, bo ładna słowiańska krew. Później wywożono nas, żeby zaludnić Syberię. Już od powstania listopadowego to było czynione. I dzisiaj jest to
robione na Ukrainie w 2023 roku. Tyle z mojej strony. Nie chciałem was nastraszyć, chciałem wam tylko w tym miejscu, w którym jesteśmy, pokazać, że ma sens to, co robicie, bo raczej tu są pasjonaci survivalu militariów, żebyście mieli taki obraz, jak może wyglądać wojna, gdy dotknie nas, gdy będziemy cywilami, oby nas nie dotknęła. Jeżeli ktoś chce przybić piątkę, mogę podpisać książkę, to jestem tam z drugiej strony, gdzie jest szkoła survivalu, więc tam zapraszam, tam się spotkamy. Dajcie mi 5 minut i tam dojdę. Dziękuję ślicznie i życzę naprawdę dobrych targów. Cześć.